Rok 2008 w mediach upłynął pod znakiem trendów bardziej aniżeli wydarzeń. Prasa i telewizja zwróciła się w stronę mniejszych grup odbiorców. W telewizji powstawały nowe kanały tematyczne, których oglądalność wzrosła w porównaniu do 2007 roku. W prasie debiutami tego roku były magazyny luksusowe. Z punktu widzenia reklamowego zdecydowanie była to zmiana sposobu zakupu telewizji dla naszych klientów. Kupowaliśmy zdecydowanie więcej kampanii reklamowych z cennika, mniej z pakietów, aczkolwiek w czwartym kwartale 2008 powróciliśmy bardziej do pakietów. Z punktu widzenia oglądalności był to zdecydowanie rok TVN-u, który w tak zwanych high seasonach, czyli okresach największej aktywności reklamowej był najsilniejszy, ale całościowo jednak telewizja publiczna ze swoimi dwoma sztandarowymi kanałami jest liderem. Trudny rok dla Polsatu. Rok 2009 jest dla nas wszystkich jeszcze pełen niespodzianek. Tak naprawdę czekamy na wyniki pierwszego kwartału pod względem ilości pieniądza na rynku reklamowym i dopiero wtedy po zakończeniu marca będziemy wiedzieli, czy rynek rzeczywiście mocno zwolni, tak naprawdę będziemy mieli dowody już na to, czy być może wręcz przeciwnie będzie ilość pieniądza będzie zbliżona do tej z zeszłego roku. Pod względem oglądalności, szczerze mówiąc, nie spodziewam się żadnych rewolucji. Wiem, że to nie jest może w najlepszym guście chwalić własny ogonek, natomiast wydaje mi się obiektywnie, że największym wydarzeniem telewizyjnym, rozrywkowym był program Mam Talent, w którym miałem zresztą przyjemność brać udział, notabene. Po pierwsze świadczą te wyniki oglądalności, absolutnie zjawiskowe, jeśli chodzi o tego typu formaty. W Polsce dawno takich wyników nie obserwowano. Po drugie, program, który na nowo zdefiniował kilka postaci. Jeśli chodzi o internet, tutaj zwróciliśmy się w stronę społeczności, których przykładem rozwinięcia może być social landing. Jednocześnie bardzo ważne jest przesunięcie budżetów reklamowych. Internet zyskał jako medium i wyprzedził radio, a według niektórych danych również prasę. Podczas badania pierwszego półrocza 2008 odnotowaliśmy wzrost przychodów z reklamy online na poziomie 57% w stosunku do pierwszego półrocza 2007. Według naszego raportu i porównania wyników wydatków na reklamę online z wartościami osiągniętymi przez inne media, internet plasował się na czwartym miejscu po telewizji, magazynach i dziennikach. Myślę, że bardzo ważne było dla całej branży pojawienie się w pełni organizacji AB, która prowadzi badania wspólnie z PricewaterhouseCoopers, badanie rynku reklamy online. Pozwala to pokazać całej branży siłę internetu jako liczącego się medium. Przewidujemy nadal dwucyfrowy wzrost internetu, co przy założeniu słabej dotychczasowej dynamiki reklamy w prasie oznacza, że internet jako medium ma bardzo duże szanse, by stać się numerem dwa na polskim torcie reklamowym. W outdoorze za przełomowy możemy uznać rozwój infoscreenów w metrze oraz digitalizację nośników. W radiu można mówić o swoistej ciszy w eterze. To był spokojny rok. Radio PIN rozwinęło się na kolejne rynki i powstała nowa marka Chili Z. To był bardzo spokojny rok, jeżeli chodzi o branżę radiową. Znacznie więcej wydarzyło się w latach poprzednich. No na pewno trzeba zauważyć przejęcie stacji Antyradia oraz stacji Pulsów przez Euro-Z, metamorfozę radiostacji w Planety w Chili Z, wejście PIN-u na inne rynki niż warszawskie. Natomiast no jakby nie widzę żadnego spektakularnego wydarzenia, które miałoby cokolwiek zmienić na rynku radiowym. Ciągły brak sukcesu pomimo gigantycznych środków na kampanię stacji Roxy. Sukces Toku, potwierdzenie bardzo dobrej pozycji Trójki i dobrej koncepcji programowej powrotu do prawdziwego radia przez Krzysztofa Skowrońskiego. Ale rok raczej spokojny. Figurski i Wojewódzki też nie zmieniali stacji w tym roku, więc wydarzyło się niewiele.
Eksperci i przedstawiciele mediów mówili o 2008 roku jako czasie przed kryzysem. Dopiero po pierwszym kwartale 2009 roku będzie można mówić o skali i skutkach kryzysu finansowego, który dotknie również mediów.